man. How you doing? Shit, I'm good, T. And yourself? Oh, Peachy. I know what this is about. You do? Of course. It's Michael. You're the peacemaker. Well, I ain't having it, all right? I ain't having it. I mean, maybe when the heat dies down. But this, nah, I ain't having. I mean, that's it, right? Huh? Wasn't it? Wasn't it? But Michael ain't the problem. T, I like you. You scare the shit out of me sometimes. You creep me the fuck out. But the way I see it, the way anyone normal would see it, not that any of this shit is normal, man, you gonna get us all fucking killed. You gonna whack me? Huh? Me? I ain't been nothing but straight and true with you. I'm sorry, man. Yeah, you have been true with me. But the truth ain't what I'm interested in. Hej, witajcie w kolejnym odcinku Cyklu Zagrajmy sobie w GTA 5. Ja dzisiaj przedstawiam wam możliwość tutaj zakończenia gry numer 1, bo tak naprawdę to zakończenie w telefonie było na pierwszej pozycji, czyli zabójstwo Trevora, na drugim miejscu było zabójstwo Michaela, na trzecim było to, co wybrałem za pierwszym razem, czyli to, co widzieliście w ostatnim odcinku Cyklu Zagrajmy sobie w GTA 5, jeśli chodzi o fabułę. To tak to wygląda, czy to jest bramka numer 1, więc tutaj chodzi oczywiście o zabójstwo Trevora. Ja powiem wam, w życiu takiej decyzji bym nie podjął, grając pierwszy raz. Tutaj oczywiście mamy możliwość powtórzenia tego wszystkiego, mamy możliwość, nawet jeśli wybierzecie za pierwszym razem zabójstwo Trevora, to oczywiście potem możecie sobie zagrać zakończenie numer 3, czyli tak naprawdę powtórzyć tą misję, zapisać ją i wtedy też będziecie mieć wszystkie postacie. Tak więc tutaj jakąkolwiek tutaj postać wybierzecie sobie, znaczy jakąkolwiek tutaj, jakiekolwiek zakończenie wybierzecie w GTA 5, to zawsze będziecie mieli możliwość jeszcze wybrania innego zakończenia i zapisania sobie właśnie po tym zakończeniu gry, żeby mieć wszystkie postacie do, nie wiem, chociażby tutaj misji pobocznych czy do jakichś innych misji, które może będą tutaj nam niezbędne w DLC. Nie patrzcie na to, że słabo mi idzie tutaj w pościgu. Myślę, że to nie jest ważne. Ważna będzie sama tutaj, sam finał. Też miałem okazję tutaj podjąć wcześniej decyzję, więc znaczy podjąć decyzję wtedy w tej misji fabularnej, gdzie wybrałem tą bramkę numer 3 i wydaje mi się, że podjąłem bardzo dobrą decyzję, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Bo tutaj naprawdę zabójstwo któregoś z tych głównych bohaterów przyszłoby mi z bardzo dużą trudnością, ponieważ są to przyjaciele Franklina, bez wątpienia, nie jeden, jedna i druga osoba byłaby w stanie poświęcić życie dla Franklina tak naprawdę, bo widzieliście, jak to wszystko się toczyło. Przyjaźń była między nimi naprawdę bardzo mocna i mimo, że nawet Michael z Trevorem się kłócili nieraz, tak byli przyjaciele, nie widzieliście po czasie, mimo wielkich kłótni, mimo wielkich sprzeczek, pogodzili się, byli w stanie się pogodzić, to właśnie tutaj nam tylko pokazuje, jaką przyjaźń między tymi dwoma tutaj, nawet trzema mogę powiedzieć, bo tutaj przyjaźń była troszeczkę dłuższa między Trevorem a Michaelem, a między Franklinem troszeczkę mniejsza, ale no mówię, przyjaźń między nimi była ogromna i ciężko by mi było podjąć decyzję tutaj taką, a nie inną. Yo, where are you, man? I'm chasing T through the oil field. Shit. Okay. I'm not far away. Jak też widzicie, tutaj Michael w jakimś stopniu też będzie zaangażowany w tą misję. Będzie też pewnie pomagał tutaj Franklinowi ścigać Trevora. No nie fajnie, na przykład z mojego punktu widzenia to nie fajnie wygląda, że dwaj kurcze dobrzy kumple chcą zabić kolejnego ze swoich przyjaciół. Naprawdę, nie podoba mi się to totalnie. No ale oczywiście ciekawość oraz chęć pokazania wam tego sprawiła, że tą misję sobie tutaj po prostu zagrałem. No, chyba wiemy, w jaki sposób zginie Trevor. Takiej ilości paliwa i wystarczy iskra, aby Trevor zginął.
czyli tak jak myślałem, widok dosyć nieprzyjemny. You know what, tough guy? It's time you grow the fuck up. I mean, I admit, I'm a bad piece of work, but that guy, that piece of shit, no boundaries, no sense of when to back off, no nothing. 24/7 insanity, day in, day out, all the time. Never regretted nothing, never cared for nothing. Well, fuck him. I mean, there's gotta be a limit, kid. You know, a point where even assholes like us say, enough is he fucking enough. Human stew. That's my limit. I know that now. Guess that's that then. It is what it is. Hey, it's certainly been an education. Surviving is winning, Franklin. Everything else is bullshit. Fairy tales spun by people afraid to look life in the eye. Whatever it takes, kid. Survive. Damn straight. No nic, tak wyglądało zakończenie zupełnie inne. Czekajcie na kolejny odcinek, w którym pojawi się zakończenie już ostatnie. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia, cześć! Oh.